Dzień dobry, nazywam się Ewa Wiśniewska, jestem doradcą obywatelskim w Stowarzyszeniu OWUM z Gdyni i w ramach cyklu porady w czasach zarazy opowiem Państwu kilka słów o tym, jakie są ograniczenia w niektórych powiatach w związku z pandemią koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło ograniczenia w wybranych powiatach mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Lista powiatów, w których wprowadzone są dodatkowe restrykcje, powstaje na podstawie analizy wzrostu liczby zachorowań w ciągu ostatnich 14 dni. Lista ta jest poddawana bieżącej analizie i jest modyfikowana 2 razy w tygodniu. Także planując udział w jakimś wydarzeniu, czy to kulturalnym, czy może udział wyjście do parku rozrywki, czy udział w imprezie rodzinnej, lub też planując wyjazd, możecie Państwo już na kilka dni przed wyjazdem sprawdzić sobie, czy dany powiat jest zagrożony objęciem dodatkowymi restrykcjami, czy obowiązują go ogólne zasady bezpieczeństwa. Ograniczenia w wybranych powiatach dotyczą przede wszystkim funkcjonowania w przestrzeni publicznej, w życiu społecznym. Dotyczy to m.in. wydarzeń sportowych, na przykład w strefie czerwonej aktualnie wydarzenia sportowe odbywają się bez udziału publiczności. W niektórych strefach wydarzenia kulturalne nie mogą się odbyć, zamknięte są uzdrowiska, miejsca rehabilitacji czy też parki rozrywki. Ograniczenia dotyczą także funkcjonowania gastronomii, siłowni, kin. Nie oznacza to, że te miejsca w strefach czerwonych czy żółtych są zupełnie wyłączone z użytku, ale liczba osób mogących wziąć w nich udział czy korzystających na przykład z siłowni jest ograniczona. Restrykcje dotyczą także liczby osób w kościołach, liczby osób biorących udział w wydarzeniach rodzinnych, ale także w różnego rodzaju innych imprezach. Dodatkowo ograniczenia dotyczą m.in. transportu publicznego czy też noszenia maseczek w miejscach publicznych. Przechodząc teraz do typu stref, które zostały wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia. Są to strefy, do których należy zdecydowana większość naszego kraju aktualnie, czyli strefy, w których obowiązują ogólnokrajowe zalecenia, czyli częsta dezynfekcja rąk, wkładanie maseczek na przykład w sklepach. Kolejnymi strefami są to strefy z zagrożeniem objęciem dodatkowymi obostrzeniami. Są to miejsca, w których liczba zachorowań wzrasta i sytuacja staje się niepokojąca pod względem epidemiologicznym. Kolejna strefa jest to strefa żółta, w której odnotowano w ciągu ostatnich 14 dni między 6 a 12 zachorowań na 10 tysięcy mieszkańców. Natomiast jeżeli tych zachorowań jest powyżej 12 na 10 tysięcy mieszkańców, wtedy dany powiat jest zaliczany do strefy czerwonej, w której to obowiązują najbardziej dotkliwe obostrzenia dotyczące m.in. tego, że zamknięte są wesołe miasteczka, ograniczona liczba osób może korzystać z siłowni, nie działają sanatoria, mniej osób może brać udział w różnego rodzaju imprezach rodzinnych czy towarzyskich. Informacje na temat stref, tego jak one funkcjonują, ale też informacje, aktualna lista powiatów objętych dodatkowymi restrykcjami znajduje się na stronach rządowych. Aby łatwo ją odnaleźć, można wpisać w przeglądarce internetowej, w okno wyszukiwarki hasło gov/v koronawirus powiaty z restrykcjami. W ten sposób łatwo odnajdziecie Państwo listę powiatów żółtych i czerwonych. Obostrzenia dotyczące funkcjonowania stref można znaleźć, tak jak już wspomniałam, na stronach rządowych, jednak na niedawnej konferencji prasowej minister zdrowia poinformował, iż niebawem zostaną wprowadzone zmiany w zasadach funkcjonowania stref wprowadzanych w niektórych powiatach w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Także
Ważne jest, aby być na bieżąco, śledzić informacje i doniesienia na ten temat i warto zaglądać przede wszystkim na strony rządowe, gdzie publikowane są najświeższe informacje, które są zarazem rzetelne. Mam nadzieję, że informacje przeze mnie przekazane są dla Państwa użyteczne i rozjaśniły choć trochę informacje na temat funkcjonowania stref. Dziękuję bardzo.